Так недавно в первой классе жешми се споткали, а уж пожегнания наше час. Тыле жешми за собой переживали, трохе вырос каждый из нас. Шибко заслечи, уж jesteśmy в классе третьей. В нашей классе третьей це здобываешь wiedzę и добре робиліśmy się. Przez 3 lata nauki wszyscy się bardzo staraliśmy i wspaniałą atmosferę tworzyliśmy. Dziś przed Wami tu stajemy, bo pożegnać się już chcemy. Proszę, spójrzcie na nas teraz, czy w Was trochę żal nie wzbiera? Jeszcze wczoraj z chorymi stronami do szkoły biegliśmy. Liczyć, czytać i pisać się uczyliśmy. Pracy domowe odrabialiśmy i w wielkiej ciszy i skupieniu w ławkach siedzieliśmy. Dzisiaj rano wcześnie wstałam, by zdążyć do szkoły. Już z daleka usłyszałam szum i gwar wesoły. Znów wakacje są przed Wami, uczciwie przyznaj się kolego. Czy pracowałeś tak jak trzeba? No i czy w głowie ci zostało? Czy wiadomości nie za mało? Przyznam uczciwie wiadomości, mam niemało, chociaż różnie ze mną bywało. Grymasiłem czasami, zadań domowych nie robiłem. A ja calutki rok wzorowo pracowałam i o pożegnaniach też pamiętałam. Wczoraj z moimi koleżankami wierszyki i podziękowania układałam. Panu dyrektorowi i pani dyrektor w wielkiej podzięce dajemy bukiet i wielkie serce. Niech się nie martwi i nie kłopocze, pora wakacji i czas odpocząć, ale dziś... Dziękujemy! Nauczycielom za zrozumienie i ciepły uśmiech na twarzy. Niech Wam się spełni w te lepsze dni wiele najskrytszych marzeń. Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za wszystko. Za te troski, rady, starania. Dziękujemy, dziękujemy. Całym sercem, z całej sił za przeżycie w szczęśliwych czasach 1-3 chwil. Dziękujemy! A pani Jadzia Katechetka świat modlitwy nas prowadzała i do komunii przygotowała. Przygotowała akty wiary, nadziei i miłości, aby ten wzór w sercach naszych zagościł. Dziękujemy! A pani Renata wraz z naszą panią prowadziły nas świat kodowania i programowania. Poznaliśmy Scratcha, Pythona, Jimbota i Ozuboty, dzięki którym lepiej szła nam nauka, choć nawet czasem nie mieliśmy ochoty. Dziękujemy! Nasza pani o naszą tężyznę fizyczną dbała i każdego z nas do ćwiczeń ciągle zachęcała. I dzięki temu ćwiczyliśmy nie tylko hart ducha, ale każdy z nas wyrósł z malucha na zucha. Dziękujemy! Gdy nad polskim alfabetem każdy z nas się trudził, pani Marzenka na angielskim dbała, by się nikt nie nudził. Dlatego w czasie wyjazdów wakacyjnych udowodnimy, że po angielsku dobrze mówimy. A teraz... Dziękujemy! Pani Agnieszka, pielęgniarka szkolna, jest jak dobra wróżka. Jest pomocna w bólu głowy, brzuszka i paluszka. Tabletki nam daje, rano opatruje, za to wszystko bardzo jej dziękuję. Dziękujemy! Gdy problemy z mową mamy, gdy się R zamienia w L, kto pomoże dzieciom szybko, to ja o tym dobrze wiem. Pani Teresa z logopedą tu bardzo dobre serduszko ma i wszystkie nasze problemy zna. Ona wie dobrze, czego nam trzeba, jak mówi dobrze, że ma i jak. To dzięki niej właśnie my wiemy jak. Dziękujemy! Pani bibliotekarki szkolne do biblioteki nas serdecznie zapraszają i mnóstwo nowości książkowych dla nas mają. I gdybym chciał nas wiedzieć, czym jest książka tłumaczyć, powiedziałbym mądry, wierny przyjaciel. Do biblioteki z uśmiechem idziemy i panią bibliotekarką dziś dziękujemy! Na stołówce zawsze pyszne obiady jemy, dlatego panią kucharką wszyscy dziękujemy! Rodzicom za cierpliwość i troskę każdego dnia, za codzienny uśmiech na twarzy, za ich czulgę, gdy coś złego nam się przydarzy. Dziękujemy! I wam, kochani rówieśnicy, za trzy wspólne lata,
za przyjaźń i podpowiedzi przy tablicy. Dziękujemy! Na dalszą drogę życia wezmę trzy czarodziejskie słowa. Proszę, przepraszam, dziękuję i w sercu je zachowam. Dzień dobry, do widzenia. Już obcym nie będzie dni spędzone w klasach 1-3. Wspominam zawsze mile i wszędzie. Ten ostatni dzwonek zabrzmiał tak jakoś wesoło, więc na dwa długie miesiące żegnamy cię szkołą, ale już dziś obiecamy, że za dwa miesiące do szkoły wracamy. Dość już gadania, teraz pora coś zaśpiewać. Popatrzcie, już na widowni zaczynają ziewać.